dawniej mówiło się, że kto ma owce, ten ma co chce, ale teraz okazuje się, że coraz bardziej popularna staje się hodowla kóz. Czy ten biznes może się opłacać? Sprawdzimy w programie. Maria Sikorska, witam i zapraszam na AgroSzanse. To ekologiczne gospodarstwo Adama Skoniecznego o powierzchni 18 hektarów w gminie Lipno. Specjalizuje się w produkcji koziego mleka. Obecnie rolnik utrzymuje stado liczące 100 kóz rasy polskiej barwnej uszlachetnej. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wybudował nowoczesną koziarnię. Budynek o powierzchni 500 m kwadratowych przeznaczony jest dla jego stada. Zainstalowana aparatura w postaci czujników pomiarowych i systemów grzewczych pozwala na stałe utrzymanie odpowiedniego dla kóz mikroklimatu. Szczególne ułatwienie dla nas to było skrócenie czasu doju. Druga sprawa to żywienie zwierząt. W tej chwili mamy stół paszowy i nie musimy chodzić między zwierzętami, żeby zadawać im paszę, tak jak to było wcześniej. I kolejna sprawa to jest usuwanie obornika z budynku. W starym budynku to był niski budynek. Można było to zrobić mechanicznie, ale to było utrudnione. W tej chwili mamy możliwość wjechania tutaj dużą ładowarką i przyczepami, żeby szybko i sprawnie usunąć obornik. Widzę, że mój następca poszedł w moje ślady, rozwija gospodarstwo. Bardzo się z tego cieszę. I myślę, że tak jak do tej pory pomagałem mu wcześniej, tak teraz mu pomagam i razem, wspólnymi siłami będziemy rozwijać to gospodarstwo. By sprawdzić, jak można zwiększyć potencjał gospodarstwa Adama Skoniecznego, odwiedziło je grono ekspertów AgroSzanse. Profesor Jadwiga Andrzejewska, Katedra Agrotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Kamil Kalemba, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu, ekonomista. Marek Szczygielski, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, specjalista do spraw rozwoju obszarów wiejskich. Sławomir Kowalewski, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza. Mariusz Lorenc, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lipnie. Hodowla kóz rozwinęła się ze względu na prozdrowotne właściwości mleka i zainteresowanie nim będzie rosło, podkreślają eksperci. Natomiast cały czas jest problem, który dotyczy z jednej strony przetwórstwa, z drugiej strony dystrybucji, czyli umiejętności dotarcia na rynek. Gospodarz powinien zawalczyć o to, żeby mleko sprzedawać jako mleko ekologiczne, bo ono jest ekologiczne, pochodzi z gospodarstwa ekologicznego, certyfikatem, a sprzedawane jest jako mleko konwencjonalne, czyli nie ma tej marży za ekologię, ponieważ to mleko jest jednak wożone dość daleko w tej chwili, bo aż do mleczarni w Turku. Można by też się zastanowić, czy w jakiś sposób go nie wykorzystywać na miejscu, czyli na przykład produkować mydło z mleka koziego, bardzo cenione przez panie, bardzo dobrze działające na cerę. W ciągu roku od jednej kozy można uzyskać od 600 do 800 litrów mleka, pod warunkiem, że będzie ona odpowiednio żywiona. Oczywiście na dochody mogą liczyć rolnicy posiadający większe stada. Według ekspertów Adam Skonieczny może poszerzyć działalność na przykład o produkcję serów, zacieśnić współpracę z firmami kosmetycznymi, a przede wszystkim zainwestować w nowy sprzęt. Przed nim na pewno istnieje możliwość pozyskania środków w przyszłości z modernizacji gospodarstw rolnych. Tutaj do tej pory z tego programu pan Adam jeszcze nie korzystał. Mógłby celem sobie postawić zakup nowych maszyn i urządzeń. Jak widać, park maszynowy tutaj nie jest zbyt młody, także myślę, że jest to obszar, gdzie mógłby się wykazać w przyszłości. Czas na zmianę także na polach. Rośliny motylkowate są niezbędnym elementem w każdym gospodarstwie ekologicznym i tutaj są przykłady takich roślin. Tu za nami jest mieszanka koniczyny czerwonej z kubkówką. Gospodarze twierdzą, że dobrze im się to sprawdza i prawdopodobnie na pewno tak jest, ale ja bym widziała tutaj jeszcze lucernę. Lucernę ze względu na warunki, jakie tu są, a mianowicie niedobór opadów. Gleby, które tutaj występują, są wystarczające do uprawy lucerny, a poza tym kubkówka z lucerną to jest doskonała para. Myślę, że wtedy to pozwoliłoby
właścicielom regulować jakość paszy w ciągu całego sezonu wegetacyjnego? Na pewno warto by było pomyśleć na temat powiększania gospodarstwa, gdyż to zapewniłoby rolnikowi i zabezpieczenie paszowe dla tych zwierząt, jak również produkcję towarową na zewnątrz. Specjaliści wskazują także gospodarzowi możliwość sprzedaży koziny, choć na razie to wyzwanie może nie być łatwe do zrealizowania. Gdyby wejść w grupy producentów, no i mamy rynki arabskie, które w tej chwili już jesteśmy w wspólnocie europejskiej, na pewno są zainteresowane mięsem kozim, bo jest to mi znane, poszukują nawet. Obecnie w Polsce jest około 190 tysięcy kóz i ich liczba cały czas rośnie, ale daleko nam do innych krajów. We Francji jest ponad 1 000 000 tych zwierząt, w Hiszpanii blisko 2,5 miliona, a w Grecji 4,5 miliona. Jeszcze kilka lat temu wielu znawców rynku twierdziło, że kozy znikną z polskiego krajobrazu. Jednak ograniczenie produkcji mleka krowiego poprzez wprowadzenie kwot mlecznych oraz moda na zdrową żywność sprawiły, że kozie mleko wraca do łask. Wzrasta też liczba lokalnych producentów, którzy oferują produkty wytwarzane naturalnymi metodami w duchu filozofii slow food. Właśnie o tym, czy dzięki koziemu mleku można zrobić złoty interes, porozmawiam z Państwa i moimi gośćmi. Eugeniuszem Kłopotkiem, dyrektorem Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej. Dzień dobry. Karolem Przybylakiem, redaktorem naczelnym Biokuriera. Dzień dobry. Oraz Piotrem Jareckim, właścicielem gospodarstwa ekologicznego nastawionego na produkcję serów kozich. I pierwsze pytanie do praktyka, czy produkcja koziego sera się opłaca? Widać zapotrzebowanie i to jest rzecz, która w ostatnim czasie rzeczywiście zaczyna mieć sens. Panie dyrektorze, w Instytucie promujecie nie tylko gęsiny, ale także sery owcze. Czy widzi pan zapotrzebowanie na tego typu produkty na rynku? To zapotrzebowanie rośnie. My oczywiście mamy ograniczone możliwości, bo tych owieczek za dużo u nas nie ma. Generalnie produkcja owczarska jest produkcją deficytową, ale jednak przetwarzamy mleko, właśnie produkujemy sery różnego gatunku. Niestety mankamentem jest to, że to nie jest tania produkcja, stąd i na rynku ten ser nie jest taki wcale tani. Oczywiście on nie ma szans konkurować z serem krowim, czyli z mleka krowiego, ale zauważamy, że liczba konsumentów właśnie serów z mleka owczego systematycznie rośnie. W ciągu ostatnich lat liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce wzrosła 6-krotnie. Czy to oznacza, że ten rynek zdrowej żywności rozrasta się? Rozrasta się bardzo dynamicznie. To widać po tym, jak przybywa sklepów z żywnością ekologiczną, a także jest jeszcze jeden ciekawy nurt jarmarków, takich lokalnych jarmarków nastawionych na żywność wysokiej jakości. Fala takich jarmarków przetacza się przez Warszawę, ale to są też inne miasta, Wrocław, Poznań, Gdańsk, też w Toruniu odbywa się co miesiąc taki jarmark. Taka alternatywna forma dystrybucji produktów dla takich producentów, jakim mógłby być pan Adam, jest dużą szansą, bo pozwala ominąć hurtownię, pozwala dotrzeć bezpośrednio do klienta i sprawić, że ten niskoskalowy produkt wysokiej jakości, jakim byłby taki ser, można sprzedać za cenę, która jest jeszcze akceptowalna dla klienta, choć oczywiście droższa niż powiedzmy w dyskontach. Czy zauważa pan, że ludzie coraz częściej kupują jednak te produkty z wyższej półki? Ludzie zaczynają czytać etykiety, media w tym bardzo intensywnie ostatnio uczestniczą, to widać, że rzeczywiście namawia się ludzi do tego, żeby zwracali uwagę baczną na to, co jedzą, co kupują w sklepach. To jest jeszcze bardzo mały procent osób, czy tam ogółu społeczeństwa. Natomiast widać rzeczywiście sukcesywny wzrost, jeśli chodzi o tą sprzedaż. Czy szansą na podbój rynku dla producentów ekologicznych są grupy producenckie? Zdecydowanie tak. Te gospodarstwa powinny się ogromadzać. Razem będą stanowiły większą siłę przebicia, zwłaszcza w stosunku do tych dużych supermarketów, bo tak naprawdę takie grupy producenckie powinny od pozyskiwania mleka do własnych sklepów zrobić cały ciąg dystrybucji. I wtedy to będzie się najbardziej im wszystkim opłacać. Proponujecie Państwo, żeby bohater naszego felietonu zainwestował w produkcję serów, ale czy też nie powinien pomyśleć o branży kosmetycznej? Na pewno też jest to ciekawa nisza. Kosmetyki naturalne również spotykają się z coraz większym zainteresowaniem, zwłaszcza konsumentek, a mleko kozie jest znakomitym surowcem do kosmetyków naturalnych. Na pewno przy wsparciu ekspertów, kosmetologów można by pomyśleć o stworzeniu jakiegoś niszowego produktu. Czy można by wytwarzać takie produkty właśnie typowo w gospodarstwie? Myślę, że przy zachowaniu wszystkich wymogów, po spełnieniu tych wszystkich wymogów byłoby to na pewno też możliwe. Czy pan sprzedaje produkty kosmetyczne na bazie tego typu surowców? Na pewno jest nisza w rynku, którą jest szansa wypełnić. Tutaj ta grupa producencka byłaby czymś dobrym, bo tutaj trzeba by pozyskać sobie kogoś, kto będzie wiedział, jak to robić w taki sposób, żeby klientka
była w niebo wzięta po tym, jak użyje tego kosmetyku i chciała po niego wrócić i wtedy na pewno to ma sens. A swoją drogą, nawet te nieprzetworzone produkty, chociażby u nas ten słynny gęsi smalec, klientki z całego kraju do nas pukają do drzwi, proszą o przysłanie gęsiego smalcu, bo podobno znakomicie na reumatyzm wpływa. No proszę bardzo, czyli jaki ten trend na rynku żywnościowym? Rolnicy muszą stawiać na jakość, muszą być świadomi tego, że mają produkt wysokiej jakości, jeżeli wytwarzają go na niewielką skalę w gospodarstwie, bo bardzo często sami tego nie wiedzą, dopiero konsumenci mu uświadamiają tak naprawdę, jakie skarby produkują. A w jakim kierunku pójdzie teraz rozwój rynku zdrowej żywności? Jak panowie sądzicie? Mi się wydaje, że już teraz widać dwa nurty. Nurt żywności ekologicznej, jeżeli można to tak nazwać przy żywności ekologicznej, ale pewnego rodzaju masowej żywności ekologicznej, która zacznie pojawiać się w supermarketach, zacznie pojawiać się w normalnych sklepach spożywczych i będą to już takie produkty zapakowane, przypominające te produkty, które znamy, te produkty konwencjonalne, które znamy już ze sklepów. I właśnie taki nurt żywności niszowej, wysokiej jakości, produkowanej bezpośrednio i sprzedawanej bezpośrednio z gospodarstwa albo poprzez jarmarki, takie już wyspecjalizowane w produktach regionalnych, lokalnych, ekologicznych. To są dwa takie nurty, na które myślę ten rynek zdrowej żywności się obecnie rozdziela. I myślę, że szansą dla takich małych gospodarstw jest właśnie ten drugi nurt, czyli stawianie na jakość. A proszę powiedzieć, a propos stawiania na jakość, jak konsumenci mają rozpoznać, że mają do czynienia rzeczywiście z prawdziwym produktem ekologicznym? Nie zawsze da się dotrzeć bezpośrednio do klienta. Ja nie zawsze mogę się spotkać twarzą w twarz ze swoim klientem. I wtedy ja tym swoim klientom, których mam w sklepie, no bo ja tutaj też się wypowiadam trochę po dwóch stronach, bo i prowadzę sprzedaż w sklepie i mam też gospodarstwo ekologiczne. Więc jeśli nie mogę spotkać się ze swoim klientem twarzą w twarz, to dla niego jest wtedy certyfikat. I to jest pewien wyznacznik tego, że jest to produkt wysokiej jakości. Ale jeszcze, jeśli mogę coś dodać, ważną rzeczą w tym wszystkim jest tutaj pomoc władzy w tym, żeby ci mali producenci w ogóle mogli te rzeczy wytwarzać. To jaka pomoc jest właśnie potrzebna? Potrzebna jest zmiana mentalności w ogóle, jeśli chodzi o urzędników, którzy zajmują się akceptowaniem i inspekcjami w takich małych gospodarstwach. Na małe gospodarstwo, gdzie ktoś ma kilkanaście do, nie wiem, do 50 sztuk zwierząt, patrzy się tak samo jak na dużych przetwórców i wymaga się od nich tych samych rzeczy, co jest po prostu nie do spełnienia. W związku z tym to jakby blokuje w ogóle rozwój tego typu żywności na rynku. Każdy musi przeanalizować swoje możliwości, jeśli go na to stać. Mało tego, trzeba sobie z góry też powiedzieć, z tego od razu wielkich kokosów nie będzie. To tak jak już pan stwierdził, to na początku jest tak trochę zabawa. Ale z czasem rzeczywiście nasze upodobania kulinarne też się zmienią i jest szansa, że właśnie ci pójdą do przodu. Dziękuję bardzo. Według ekspertów rynek żywności ekologicznej w Polsce będzie wart do 2015 roku 700 milionów złotych. I takich też dochodów życzymy gospodarzom ekologicznym. Biznes może nabrać wiatru w żagle dzięki unijnym funduszom, a dowód na to najłatwiej znaleźć na Mazurach. Mazury nie bez powodu znalazły się na pierwszym miejscu w plebiscycie na nowe 7 cudów natury. Magia tych terenów przyciąga turystów. To właśnie tutaj nad wodą i na wodzie żeglarzom wypoczywa się najlepiej. Moja łódka jest taka, że że jest dużo, że są trzy łóżka, będziemy spać w śpiworach. No i różne rzeczy. Najbardziej lubię pływać na windsurfingu oraz na żaglówce, po raz pierwszy jestem, więc to będzie dla mnie przygoda. Lubię też pływać ogólnie w jeziorze. Firma Michała Bielaka jest zlokalizowana w malowniczym porcie Łabędzi Ostrów w pięknej górze na jeziorze Kisajno. Obecnie w ofercie ma 3 jachty. Jeden z nich został kupiony dzięki wsparciu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Możliwość czarteru nowej jednostki pływającej umożliwiło firmie zwiększenie liczby obsługiwanych klientów. U nas tradycja żeglarstwa jest przekazywana już od wielu lat. Tak? Moi rodzice żeglowali, ja również zaraziłem się żeglarstwem. No i jak wchodziły dofinansowania unijne, to na samym początku było parę tylko dofinansowań na Mazurach i właśnie zorientowaliśmy się, że wchodzą dofinansowania unijne i wtedy naszą pierwszą jednostką wybudowaną był Maxus 33. Drugim projektem była Laguna 30, która była
wybudowana tak w projekcie Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw. Można jak najbardziej uzyskać alternatywne źródło dochodu. To są wszystkie łódki powyżej 9 metrów długości, wyposażone dosyć szerokie, tak, na 10 osób. Niektóre są wyposażone w głośniki wodoodporne na zewnątrz, w koła sterowe, w szpryc budy, bimini, tak, w telewizory i tak dalej. To są luksusowe jednostki. Jak najbardziej na luksusowe jednostki jest zapotrzebowanie na Mazurach. To jest wspaniała sprawa. Ja nie chcę stąd ani wyjeżdżać, tak? Ja kocham Mazury, jestem lokalnym patriotą i jak najbardziej tutaj chcę pozostać i dalej rozwijać ten interes. I to moja firma powstała dzięki temu, że są dofinansowania unijne. Mamy grono stałych klientów i to jakby napędza naszą firmę, tak? Klienci wracają zadowoleni. My sami zdajemy klientom łódki. Mamy bardzo indywidualne podejście do każdego klienta. U nas nie zatrudniamy bosmanów, którzy by sami zdawali łódki, tylko sami tłumaczymy co i jak dokładnie, gdzie co się znajduje, jak należy tą łódką żaglować, jak ją prowadzić, tak? Kiedy jest najlepiej wytrymowana. Tak samo w naszej flocie każda łódka różni się. Nie mamy dwóch identycznych takich samych jednostek, żeby klienci w następnym sezonie mogli sobie popływać na innej jednostce, po prostu wypróbować swoje siły na innym jachcie. Nowy jacht firmy z gminy Kętrzyn został wyprodukowany w 2011 roku i przeznaczony jest dla załogi liczącej maksymalnie 10 osób. Firma działa wyłącznie w sezonie od początku kwietnia do końca października. Wielu rolników wykorzystuje sąsiedztwo jezior i lasów, by zdobyć dodatkowe źródło dochodów. Tak też zrobił mieszkaniec gminy Kowalewo Pomorskie. W ciepłe dni ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy w Kamionkach Małych nigdy nie jest pusty. Atrakcją jest bezpośrednie sąsiedztwo jeziora Kamionkowskiego. Dostęp do plaży i przystani jest nieograniczony. Jestem Bartek Chojnicki. I fajnie się tu spędza czas, dlatego że jest pełno ludzi na plaży i są różne fajne rzeczy. I są też najfajniejsze w tym wypożyczalnie. A więc Kamionki to najlepsza plaża w całym świecie. Fajnie się pływa tutaj. Jest ciepła woda, czasem zimna. Różne rzeczy są fajne. Byłam w wielu miejscach nad jeziorem, ale ta plaża jest bardzo fajna z tego względu, że jest fajny piasek, jest czysto, tu starają się Państwo, żeby było codziennie sprzątane, żeby nie było śmieci. Jeżeli chodzi o sprzęt, sprzęt jest nowy, jak widać, pływa się bardzo dobrze, bardzo wygodnie, nawet można z dziećmi samemu popływać, także jest bardzo fajnie. Ośrodek wydzierżawiony od gminy Łysomice prowadzi Artur Marzec, rolnik z Wielkiego Rychnowa. Gospodarz skorzystał z dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i uruchomił dzięki temu sezonową wypożyczalnię sprzętu wodnego. Gospodarz zyskał dodatkowe, pozarolnicze źródło dochodu, a wypoczywający nad jeziorem w gminie Łysomice kolejną atrakcję. Jestem dzierżawcą plaży, w związku, że jestem rolnikiem, to skorzystałem z dofinansowania, no i w 2011 roku zakupiłem ten sprzęt. Są rowery wodne, jak widać, łodzie i kajaki. Korzystają chętnie, bo sprzęt jest nowy. Ma wszystkie atesty, jakie powinny być. Wyposażony w kapoki, także bezpiecznie się pływa. No, jak jest pogoda, no to wiadomo. Sprzęt jest pełni wykorzystany. Dzierżawcą byłem prędzej już tego ośrodka. No i w międzyczasie, z pomocą gminy oczywiście, bo wiadomo, gmina jest właścicielem, wyraziła zgodę na taką inwestycję, no i zakupiłem ten sprzęt. To ma możliwość, to myślę, że warto. Jednak to dofinansowanie dużo daje, bo to zakupić sprzęt, jako zakupić go, to bym nie był w stanie, a że 50% dofinansowania, to jednak jest to do odrobienia w takim krótkim czasie. Warto. Jakieś pieniądze są dodatkowe z tej działalności. Warto inwestować w pozarolniczą działalność, ponieważ zwiększa dochody gospodarstwa. Chociaż sezon jest krótki, ale idzie z tego wyżyć. Dzięki inwestycji korzysta nie tylko rolnik, wzrosła również atrakcyjność ośrodka. Powstały także nowe miejsca pracy. W sezonie w Kamionkach Małych zatrudnieni są dwaj pracownicy do obsługi wypożyczalni. Koń jaki jest, każdy widzi, ale żeby wyglądał pięknie, musi być nie tylko zadbany, ale także zdrowy. Dlatego od czasu do czasu przydaje się wizyta u specjalisty. A wyjątkowy szpital dla takich wyjątkowych pacjentów jest w województwie wielkopolskim. To Jazzy, jeden z pacjentów szpitala dla koni w Olszy. By mieć szansę na zwycięstwo w najbliższych zawodach, musi być w doskonałej formie. Stąd jego wizyta u specjalisty i rentgen z wykorzystaniem ultrasonografu. Szybka i prawidłowa diagnoza jest niezbędna.
Szpital zapewnia ciągłą, 24-godzinną gotowość do działania w przypadkach nagłych, takich jak na przykład złamania, kolki czy zranienia. Prowadzone jest tu również planowe leczenie stacjonarne i ambulatoryjne. To miejsce, gdzie pomoc jest udzielana w możliwie jak najszerszym zakresie. Dzięki unijnej dotacji na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i zakupowi wysokiej klasy sprzętu możliwe jest tutaj nawet przeprowadzenie operacji. Na rynku istniejemy od 15 lat. Pracujemy tylko i wyłącznie z końmi, leczymy konie. Ponieważ pojawiły się możliwości uzyskania subwencji unijnych, skorzystaliśmy z programu dla mikroprzedsiębiorstw i za te pieniądze zakupiliśmy potrzebne nam sprzęty weterynaryjne, medyczne, tak aby tutaj można było stacjonarnie przyjmować pacjentów na różne zabiegi operacyjne, jak i również takie zabiegi ortopedyczne. Nasza firma jest małą firmą, składa się z kilku osób, dokładnie w tej chwili zatrudniamy 5 osób. Skorzystaliśmy na zakup przede wszystkim urządzeń medycznych. Są to dosyć drogie urządzenia, między innymi zakupiliśmy skaner cyfrowy do zdjęć rentgenowskich. Zakupiliśmy wysokiej klasy USG do badań ortopedycznych, jak również wyposażyliśmy salę operacyjną w podstawowe urządzenia, między innymi urządzenie do narkozy wziewnej. Nasza praca przeniosła się częściowo z terenu, gdzie musimy dojechać do tego pacjenta, do pracy tutaj na miejscu. Tu możemy oczywiście rozszerzyć swój zakres usług o usługi operacyjne, ponieważ te urządzenia pomagają nam w przeprowadzaniu odpowiednich zabiegów. Konie w sporcie często dostają różnych kontuzji, pojawiają się różnego rodzaju kulawizny, inne sprawy, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie w sporcie. Dlatego tutaj świadczymy tego typu usługi. Mamy kilkanaście boksów, gdzie możemy przyjąć na leczenie stacjonarne takiego pacjenta. I po tutaj uzyskaniu odpowiednich, prawda, postępów w leczeniu, właściciel może go sobie później odebrać, może wrócić do sportu. Do głównych zadań szpitala należy diagnostyka chorób koni, zwłaszcza w zakresie ortopedii i schorzeń chirurgicznych, chorób wewnętrznych, dermatologii i stomatologii. Sprzęt diagnostyczny umożliwia wykonanie bardzo szerokiego zakresu badań, nie tylko na miejscu, ale także w stajniach. Na tym kończymy AgroSzanse, a w kolejnym odcinku odwiedzimy gospodarstwo specjalizujące się w hodowli trzody chlewnej. Dziękujemy Państwu za wszystkie zgłoszone nam tematy i czekamy na kolejne. Do zobaczenia za tydzień o tej samej porze. AgroSzansa, sobota 8:30. Co ty robisz? Ona zjadła kąpeczkę chyba.